Cześć internety! Dzisiaj niespodzianka, zagramy w Carbona. Chcę zacząć od zespołu. Mówicie, żebym kupił jakiegoś pomocnika, znaczy zatrudnił wszystkich, tak? Dobra, weźmy tego dupka też. Ale będę miał draftera wyposażonego cały czas, z tego względu, że on jest po prostu najlepszy. Znaczy, najbardziej mi się przydaje, tak? Weźmy sobie mapę i zobaczmy, co tu jeszcze jest nieodkryte. Znaczy, nie zdobyte, może tak. Tutaj mamy tor. Dover Street. Lubimy Dover Street, co? Mam nowego Mustanga. Zajebiste auto. Będziemy teraz skłoksić. Także, hej. Wow. No dobra, Lala, startuj ten wyścig. Bo ja już nie mogę utrzymać nogi. O! Trafiłem doskonały, ale skopałem i tak start. No dobra, mamy pięknego draftera. Piękny wyścig w pięknym mieście, na pięknym torze. W pięknym samochodzie. No, właściwie określenie piękny do niego trochę nie pasuje. Jest zbyt takie lowelaśne. Powiedziałbym, że on jest po prostu... Jest zajebisty, o. Nie zrzucili pączka, ja zrzucę. No dobra, kiedy draftera włączamy? Jeszcze nie teraz, tu zakręty będą. A bo dupa, włączamy go. Dawaj, pokaż co potrafisz, man. O, tu jest prosta, wow. No to koksimy. Oooo! Kurde. Ja powiem, że ten Mustang w drafcie bardzo dobrze skręcał w tych zakrętach. Zobaczcie. Masakra, nie? Okej. Co to? Ej, tego nie było w Wordzie. Ej, spadaj! Dobra, no idź mi stąd, man, z tą pierdziawką. Straż pożarna? Co ona tam robiła? Okej. Włączaj swój... niebieski... promień nadziei. Kurde, ale on skręca, ja dziękuję. Dobra, jedziemy. Ile wyciągniemy? W drafcie, jak myślicie? Czy będą trzy paki? Nie. 259, więcej nie chcę. W ogóle on po jakichś drzewach, kurczę, mnie prowadzi. 259 i koniec. Dobra. Musicie... Mówicie, żebym używał speedbreakera, ale ja strasznie nie lubię tego używać. Po prostu. No to można tam przy, nie wiem, wymijaniu trafików ewentualnie spróbować, tak? Ale to... nie wiem. O! O dobra. Teraz się przydało. Ej! No, co to robi ten trafik głupi? Okej. Okay. Wiem, że to w prawo, kurczę, znam ten koleś wyścig. Jechałem go więcej razy niż ty. Dobra, spróbuję na ostrych zakrętach speedbreakera używać. No i zobaczymy, jak tu się speedbreaker przyda. A, tu się jeszcze nie przyda. Skręcanie jest bardzo dobre, jak się jedzie w tym drafcie. Aha, okej. Ale szybko się mu ładuje ten pasek, ej. Dwa okrążenia, kończymy. Dawaj, draftuj, man. No gdzie on? Damn. Dawaj, wyprzedzi mnie czy nie? Nie dogonił. No dobra. W sumie byłem zaskoczony, bo w komentarzach pisaliście mi, że Mustang, którego przerobiłem, się podoba. Wow! Prawie doszedłem od tych komentarzy, ale no cóż, byłem po prostu Vanks alo Monaro. Waxhall, jak się to czytało? Waxhall Monaro. Ciekawe auto, ale ja wolę mojego Mustanga. Zobaczymy, co mi się odkryje, jak... Drift! Bierzemy drift.
jak przyjadę sobie, jak zdobędę następną okolicę. Ej, to jest jakaś nowa trasa driftu. Wow. Okej, dobra, już chcę driftować. Ciekawe, jak tym razem mi pójdzie, co? Powiem, że niedawno grałem w Grida Autosport i tam się driftuje... Nie wiem, dziwnie po prostu, a w Carbonie to już w ogóle się dużo bardziej dziwnie driftuje. Także mogę pierwsze zakręty lamić, ale później będzie mi chyba szło całkiem nieźle. Okej. Super! Niedobrze. Pięknie! Dobra. No trochę za wolno. Aj! Ale skopałem. Nie. Kilka poważnych błędów. Ale i tak wygram, no tylko coś mi nie szło. Jeszcze za mało mocy mam w tym moim Mustangu, on musi tu gnać. Szczepność jest całkiem dobra. A ja bym tu zdecydowanie do więcej mocy. O man, tylko nie to. On musi stawać dęba na tych driftach. Tak musi jeździć, a nie. Jeszcze troszeczkę za słaby jest, chociaż i tak już jest zajebisty. Nie ma bata. Strasznie się cieszę, że kupiłem ten samochód. Słabo. Kurde, oni 18 tysięcy punktów tylko mają. A ja 200 tysięcy. Zresztą trudno tu nie zdobyć takim samochodem dobrego wyniku, tak? Wow, ktoś tu Astonem szaleje, ej! O, mój Mustang po prostu wyglądem rozwala wszystkich na łopatki. Oh yeah! Wow! Nitro sporo dało. Tylko kurde, trochę za wcześnie chyba użyłem. No nie, dobrze. I tak się... Wow, jak ktoś wyskoczył. Który jestem? Nie jestem pierwszy! O man, to niedobrze. No dobra. Okej, chodź kot. Co? Dawaj mi drafta, nie! Się odciągasz. No teraz to sobie możesz. Dobra, dawaj tego drafta. Now is the time. Ale nie pchaj mnie, tylko... Super! Uuuuj! Dobra, na chwilę go wyłączę. I teraz patrzcie, użyję speedbreakera. Tak. Chodź koleś. Dawaj mi drafta, musimy tu nabić 100 milionów kilometrów na godzinę. Jeez, dawaj. No dobra, może być chyba. Okej. A teraz sorry, pojadę sobie skrótem. Ty tego skrótu nie znasz, ale ja znam. O, a tu jest już. No dobra, jakoś tam, jakoś to było. Może nie będę ostatni. Dobra, dawaj mi drafta. Ostatni punkt przed nami. Nie tu, jedź! Tu jedziemy, o. Ej no, jaki głupi zakręt. Ja pierdziu. No, what the hell? Zajebiście, ktoś nas wyprzedził! Oh man! Wyprzedzili nas! To musimy teraz szybko do mety dojechać. No tak, jak gówniano się jakoś, nie zarzuciło mnie, nie mogłem skręcać do cholery. A oni są zaraz za mną, man! I co? I co? Tak. A, okej, gra. Dachowe wloty powietrza. Jest! Następne terytorium moje! Jaki samochód będzie? Silnik, poziom drugi. O, to nie samochód.
w sumie wolę silnik niż jakiś tam samochód. Jest tam bitches. Chodź bitches, zaatakuję cię od tyłu. Ależ piękny ten Mustang, co nie? Zaraz będę miał nowy samochodzik. Na. Dodge Charger RT, na. You should have stayed away. Wow, ale masz ząbki jak u konia. Tylko coś oczy ma niewyraźne. Musi chyba wziąć rutino skorbi. Teraz sorry, bo ja muszę tutaj wygrać wyścig. Oh yeah! Ależ ten dziad pędzi. A co, jakim ona skrótem w ogóle jedzie? O Boże, i ona chce ze mną tutaj się ścigać. No nie wytrzymam. Ale czekajcie, bo ci bossowie, oni mają jakieś ukryte moce i potrafią w ostatniej chwili jakoś tak super doganiać. Ale okej. O, właśnie o tym mówię, zobaczcie, zobaczcie co się dzieje. Nagle włączyła jakieś tam nitro spod lady i zaczyna mnie tam coś... Ui! Aha, już. What? Serio, ona musi wziąć ten Rutino Scorbin. Chodź. Nie rób dzióbka jak na Face'a, man. Znaczy... Woman to w sumie nie jest. W sumie dobrze powiedziałem, że to jest man, bo ona tak... Ona jest mniej kobieca, bardziej męska jest. Podnieca mnie. Dobra. Nic mi nie zrobisz. Ale nitro fajnie, jak jest dłuższe, to jest trochę nawet lepiej, powiem wam. Znaczy ja ogólnie mam zamiłowanie do długich rzeczy. O, to był skrót, ale zrypałem. Aha, ta już. Czekaj, jeszcze jedno okrążenie się, babka, nie ciesz. O, ale wyskoczyła. Ach, ta Angie, co nie? Będzie nam jej brakowało, jak już z nią wygram. Ojej, co ty? Doganiam cię? Angie, co ty? Ja już to widzę, jak zrobię z jej samochodu, kurczę, zaraz konserwę. Da się to spychać? To jest słabe, ej. Zobaczcie, tak dziwnie, nie? Powinienem ją odwrócić. Jak w Undergroundzie. W Undergroundzie to działało, tutaj już to ten błąd niestety naprawili. Bardzo fajny ten Mustang jest, strasznie mi się podoba. Ktoś tam pisał, że dźwięk silnika jest fatalny. Ale w sumie nie jest taki zły. Można się przyzwyczaić, ładnie brzmi. Lepiej na pewno niż Aston Martin DB9, którego miałem po poprzednim bossie, zgadza się? Wow! A ładna jest, bitches. No to co, i tak muszę z nią wygrać, man. Jak ona jeździ, ej? Co ona ma w tym Dodge'u? Dobra, teraz muszę zrobić zajebijaszczy mek, żeby ją wyprzedzić. Ależ ona jeździ, man. Dobra, i teraz uwaga. Wow. How about that? Teraz powinna być jaka kamerka na moją twarz. Powinien tak się do niej śmiać, nie? Ciekawe jakby zareagowała. Ale wy możecie widzieć moją twarz, jak się do niej śmieje. Okej. I to chyba tyle. Angie, no co się stało? Czemu zwolniłaś przed metą? Dałaś mi fory. Tak? Czy nie? Wygrałem. Odblokowano silnik poziom drugi pakiet Pro. No okej. Wow, i teraz będziemy się ścigać w kanionach, bitches. I zobaczymy, kto będzie lepszy. Kurde, nie mam herbatki. Oh yeah. Jak ona do mnie podjedzie? Nie wiem, ale ja już jestem na górze. Gdzie ona jest? A, nie chcę się odpieprzać. Zaraz ze spadochronu chyba wyląduje.
Ta, jak zwykle od tyłu. No, muszę mieć tego dodża, powiem wam szczerze. Ona nie powiedziała masz dość, tylko powiedziała, że jestem skończony. Okej, chodź fancy lady. Okej. Ale się fajnie tu skręca, o ja dziękuję. Czy ja ją wyprzedzę? Jeśli ją wyprzedzę, to już będę miał możliwość wygrania jej samochodu. Zresztą mówił, żeby w jakieś konkretne karty celować. No nie wiem, po przygodzie w Need for Speed World wątpię, żeby EA Games dawało nam jakikolwiek wpływ na losowanie. Także nie ma znaczenia, którą się kartę wybierze, tak mi się przynajmniej wydaje. No nic, ale... no właśnie, nie wiem, którą wybrać. Zobaczymy zaraz. Kurde, jeszcze z nią nie wygrałem, a już mówię o wybieraniu kart. Nie wiem, chyba jestem zbyt zadufany w sobie. Chodź tu, bitches. Kurde, jak ja skręcam w prawo, się wyginam w lewo. No chodź, chodź. Tak, tak, już cię właśnie biorę. Wow. O, ale ostro. Jak poleciała! No, to będzie ciężko wyprzedzić. Tak. No dobra, dojechałem. Kończone. Kontynuuj. Teraz ci nie dam szans. Nie, ale powiem wam, że z poziomu na poziom ci bossowie są coraz trudniejsi. Trzeba tu uważać. Myślicie, że ta biczy zda mi teraz radę? Nie wiem. Oh shit, oh shit. Pędzimy! Ej, pierwszemu się jedzie łatwiej. To nie fair, ja powinienem wtedy wygrać. Ha! Rozbiła się! Nie zna trasy, jaka biczys. Biczys. Ej, dobra. No to jest, wiem, że to jest nudne ten cały pojedynek. To powiem wam kawał, suchar. Stoi sobie dwóch pingwinów na pustyni. Jeden mówi do drugiego. Kurde. Tutaj to dopiero musiało być ślisko. Ha ha ha. Jak dojdziecie, o co chodzi, to załapiecie i będzie aaa, no cyk, dobre, dobre. O, dobra, dobra, zaraz z tą wygram. Uuuuj! Ej, 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 nie, 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 spadaj! Ha, 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 ha. Dobra, kto wygra? Kto wygra? Ukończyłeś pierwszy. Odblokowano Dodge Charger RT. Dobra, teraz muszę mieć tej samochód tej Lady Sexy Baby. Wow. I co? Ech, i nic? Chodź na kolanka. Dobra, i wybieramy karty. Pozostałe możliwości dwie. Tutaj by się przydało coś fajnego, ale dobra. I co, którą? No to weźmy sobie tą. Została jedna możliwość, czy wygram Dodge Chargera RT. Nie przewijajcie do przodu, bowiem... dokumenty samochodu szefa! Mam Dodge Chargera! Przejedziemy się nowym samochodem. Dobra, bierzemy Dodge'a i przerobimy go. A najpierw zobaczę, jak on jeździ. Pozwólcie, że się nim przejadę kawałek. Dobra, wystarczy. Pakiety karoserii. Nie.
Pakiety karoserii odpadają, wolę standardowy wygląd. Weźmy sobie rzeźbienie. Felgi, o, felgi mu zaraz wyrzeźbimy jakieś. Wow! Ale chwileczkę, można... Super. Dobra, mamy felgi. Tylny zderzak, co to jest? Wow! O kurde, o kurde! O kurde, zrobimy dragstera z niego. Tu jakieś wcięcie, masakra. Nie, za dużo, za dużo. Musi być widać ten prześwit, to jest w końcu muscle car. To tak sobie, no. Taki, no, niech będzie. Progi. Okej, dajmy te. No tutaj się najwięcej, tutaj się dużo po prostu nie pozmienia. Nie, wolę takie, o. Dobra. Zobaczcie jaki bug! Ja pierdzie... Ej, zobaczcie na to. Widzicie? Tutaj, tutaj. Lusterko widać. Tu kawałek czegosia. No nie wiem czy to widzicie, ale tutaj coś wystaje, coś jest nie teges. Ciekawe jak jakiś wylot powietrza. Na lusterku. Spoilery. No dobra, to chyba tyle. A końcówki wydechu? Mogę coś zamontować? No, wygląda trochę jak Hot Wheels, co nie? Jakiś. Także z tym dachem przesadziłem rzeczywiście. Zróbmy tak. Rzeźbienie i... obniżenie dachu. O. I damy klasyka. Powinno być teraz spoko. Nie, nie. O, koszyk. Myk, myk. I super, i teraz powinno być git. No, teraz wygląda spoko, co nie? Zobaczymy jak brzmi z maski. O! Kurde, zawsze się tu rozbijam. A to dlatego, że zmianę kamery mam tylko na klawiaturze. Na padzie nie wiem jak się zmienia kamerę. Mogę się tylko patrzeć do tyłu. Kurczę, fajny ten Need for Speed jest, strasznie dużo frajdy daje ten tuning i tak dalej. O, tu nie można jechać? No dobra, dziękuję wam kochane internety, kochani widzowie, że byliście ze mną do końca, że sobie trochę pograliśmy, pokonaliśmy Sexy Baby NG, która się już nie masturbuje tłokami, bo ją wydymałem. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, pa pa.